Cześć, witajcie w kolejnym Tech Talku. No i w końcu porozmawiamy sobie o sprzęcie, a dokładnie o tym sprzęcie, który tutaj widzicie za mną, czyli o nowym Deore XT. No już nie takim nowym, bo już mamy na rynku je od czerwca, ale dla mnie to jest całkiem nowa grupa. Grupa napędu 2x12 i to może wielu z Was zastanawiać, że w sumie przecież teraz na rynku już bardziej popularne są te grupy 1x12 czy 1x11, a te 2x, wszystkie, które wymagają przedniej przerzutki, powoli odchodzą do lamusa. No i tak by się mogło wydawać, ale mi wydaje się bardziej praktyczna taka grupa i o tym dzisiaj sobie Wam opowiem, a najpierw chciałbym Wam wszystkie te komponenty po kolei z grubsza przedstawić. No i zapraszam Was na kilka przebitek i trochę Wam tam opowiem o tym, jak te komponenty się prezentują. Zapraszam. Zacznijmy sobie może od dwurzędowej korby o symbolu FCM8100-2, no bo tu właśnie chodzi o dwurzędowy napęd i ten napęd jest w kombinacji zębatek 36-26. Na ekranie na pewno tutaj teraz mam wyświetlę realną wagę tej korby. No i cóż można o tej korbie powiedzieć? No ona jest przystosowana do tych dwurzędowych napędów. Pewnie wiele osób powie, że dużo bardziej estetycznie wygląda napęd 1x12. No okej, macie pełne prawo do tego, żeby tak uważać. Ja osobiście tutaj bardziej będę zwracał uwagę na to, jak on będzie się praktycznie zachowywał, a o tym przekonałem się już będąc w Hiszpanii na testach nowych napędów szymanowskich. No i ten dwurzędowy napęd na mnie zrobił dosyć duże wrażenie, bo bardzo fajnie mi się na tym jeździło. No ale zerknijmy sobie w specyfikację techniczną tej korby. I tutaj Shimano skupiło się na tym, żeby korba miała maksymalny transfer mocy przy jednoczesnym ograniczeniu masy tego mechanizmu korbowego. Shimano o tej korbie mówi, że ona jest dostosowana do takiej jazdy bardziej trailowej, szlakowej, bardziej agresywnej, gdzie musimy dokonywać bardzo dużo zmian biegów, zmienia się nastromienie terenu i trzeba, mówiąc tak potocznie, dużo wachlować tymi biegami. No, doświadczyłem tego, faktycznie te biegi nawet przy dużych jakichś tam napięciach dobrze sobie radzą. Jeśli chodzi jeszcze o takie techniczne rzeczy, to tutaj Q-faktor tej korby wynosi 172 mm, a linia łańcucha to jest 48,8 mm i długość ramion tej korby 175 mm. Przejdźmy sobie teraz może do tylnej przerzutki, która także jest dedykowana do napędów 2x12, osobno jest przerzutka do 1x12, a druga jest do 2x12 i ona też jest dedykowana do tego, żeby obsłużyć tą właśnie korbę 36-26 i kasetę 10-45. No w tej przerzutce mamy te większe kółka, które mają po 13 zębów, no i jest ona też w tej technologii Shimano Shadow ARD Plus wykonana. Shimano chwali się na temat swoich przerzutek, że wyróżniają się one nowym poziomem cichej pracy układu napędowego. No i dzięki mniejszemu napięciu w zakresie niskich przełożeń oraz takim specjalnych odbojników na wózku przerzutki, no właśnie jest ta praca jest bardziej cicha i bardziej taka, można powiedzieć, kulturalna. Przechodzimy sobie dalej do kasety. Kaseta zawsze jest takim dosyć ciekawym elementem całego napędu, bo robi dosyć fajne wrażenie. Szczególnie w tym napędzie 1x12 to mamy do czynienia z kasetą 1051. W tej wersji 2x12 kaseta jest o trochę mniejszej rozpiętości, no właśnie dzięki temu, że mamy też dwie zębatki w korbie. No to tutaj jest kaseta o rozpiętości 1045. No i wykonanie zębów jest w tej technologii Hyperglide Plus, która pozwala na jakby dużo łatwiejszą zmianę biegów, te ząbki, które są tak specjalnie docięte. I dzięki temu ta zmiana biegów jest dużo bardziej płynna. Warto by było tutaj jeszcze wspomnieć o tym, jakie są konkretne zębatki w tej kasecie. No i po kolei patrząc od najmniejszej to jest 10 zębów, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28 i tu mamy już większe skoki 32, 36, 40 i 45 zębów.
bardzo silną stroną nowych napędów, zarówno w Weselixie, jak i w Deore XT są hamulce, no a w Deore XT to już jest to naprawdę taka wisienka na torcie, a tutaj jeszcze mam do czynienia z hamulcami, które są czterotłoczkowe, które nawet by się sprawdzały bardzo dobrze w enduro. Ja będę jeździł taką zwykłą jazdę, gdzieś czasami pewnie się udam na jakiś maraton w górach, może kiedyś mi wpadnie jakaś etapówka, którą będę jechał od tak sobie tylko dla własnej przyjemności i te hamulce po prostu są, no wydaje mi się, że to są chyba najlepsze hamulce, jakie zostały zrobione kiedykolwiek. Możliwe, że no, nie jeździłem na wszystkich możliwych modelach, jeździłem na wielu hamulcach, na formułach, na Shimano, na Avidach kiedyś, teraz na SRAMach, na Hope'ach też mi się zdarzyło, aczkolwiek tylko przez chwilę, no podejrzewam, że pewnie wielu będzie jeszcze gdzieś tam zatwardziałych fanów starych Magur, czy Hejsów może też, natomiast no te nowe Shimano XT, wydaje mi się, że to są najlepsze hamulce, jakie kiedykolwiek zostały stworzone. No mają taki fajny system podparcia klamki o kierownicę, dzięki temu ta klamka jest jeszcze bardziej sztywniejsza, natomiast no sama siła hamowania jest naprawdę bardzo, bardzo duża, bardzo no szybko zatrzymuje się rower i no ciężko mi jest tu cokolwiek więcej powiedzieć, to są naprawdę no najlepsze hamulce, na jakich jeździłem, do tego jeszcze regulacja klamki, ta klamka bardzo fajnie leży w ręce. No dużo, dużo można by się na nich nachwalić. Jeśli chodzi o zacisk, no tutaj one są wykonane, te zaciski w tej technologii Ice Technology. Są radiatory takie małe zamocowane do odprowadzenia ciepła z hamulców. One są dosyć małe, te zaciski mimo wszystko. Ładnie to wszystko wygląda estetycznie. No bardzo fajny, udany hamulec. No i do tego też są tarcze hamulcowe. Ja mam w zestawie dwie tarcze po 180 mm. Może taki jak na cross country nietypowy rozmiar, ale dla mnie ja dosyć dużo waży, więc myślę, że dwie 180 będą ok. Może nawet czasami to będzie za dużo, ale ładnie te tarcze wyglądają i też będą dopełniały fajnie całego zestawu. No to o czym trzeba wspomnieć, czyli przednia przerzutka. One występują w trzech różnych typach. Ja mam taki ten do mocowania direct do ramy i ona też tutaj współgra właśnie z tą korbą 36-26. No i co mogę powiedzieć, to jest taka rzecz, która najbardziej wszystkim nie pasuje, jeśli chodzi o estetykę roweru, natomiast no ja znowu powiem, że jeździłem na takiej przerzutce i no kiedyś te przerzutki naprawdę były lekkim bólem dla mnie, bo nie zawsze to wszystko ok chodziło, natomiast no, kiedy miałem okazję 3 dni jeździć w takiej dosyć no, deszczowej pogodzie, prawdę mówiąc, w Hiszpanii na tych rowerach, które miały ten napęd, no to tutaj przez nawet ani sekundę ta przednia przerzutka nie była jakimś problemem, także no, jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o używanie tego sprzętu. Manetki, no to tutaj są te manetki z mocowaniem iSpec EV. Będę z tych manetek korzystał. Chyba najfajniejsza rzecz, jeśli chodzi o Shimano, to wiadomo, że mamy tutaj ten system multi-release, czyli można tą przerzutkę o kilka skoków naraz przełączyć, to jest bardzo ważne, natomiast jeśli chodzi o nowego XTK, to bardzo fajnym elementem jest ta wyściółka gumowa, która właśnie też gdzieś podczas mokrej pogody bardzo dużo daje takiej pewności tej zmiany biegów, że palec gdzieś tam się nie ześlizguje z tej manetki i jest to bardzo pomocne. No i na sam koniec koła, komplet kół, to są koła z piastami na boost, czyli z przodu 110 mm, z tyłu 148 mm. Szerokość tych obręczy to jest, o ile dobrze kojarzę, 24 mm. No i koła są już w zestawie z wentylem i z naciągniętą taśmą pod system bezdętkowy, oczywiście bębenek microspline i tarcze mocowane na Centerlock. Jeśli chodzi o sztywność, to tak naprawdę więcej będzie można powiedzieć, jak trochę więcej pojeżdżę. Ja też już na nich jeździłem gdzieś tam parę dni, natomiast nie zawsze były to koła z boostem, bo zdarzała się też normalna szerokość, czyli 142 z tyłu.
Więc no, tak wygląda cały ten zestaw. Oczywiście do tego jeszcze jest łańcuch, którego tutaj Wam nie pokazałem, ale łańcuch także jest w zestawie, więc pełna grupa Deore Xtena mnie czeka. I zaraz Wam powiem o niej jeszcze kilka więcej słów o tym, co się będzie z nią działo za jakiś czas. No i jesteśmy z powrotem. Wydawać by się mogło, że tak jak wspomniałem wcześniej, już te grupy 2 na nie będą tak bardzo popularne. No i może faktycznie tak będzie, no bo jednak cały nacisk marketingu, cały nacisk prasy i mediów jest na te napędy jeden na, dlatego że no jakby łatwo jest podpierać się zawodnikami, którzy na takich właśnie do napędach jeżdżą. Natomiast wydaje mi się, że cały czas dla takiego normalnego użytkownika roweru, co którego w sumie się uważam, no to taki napęd właśnie jest dużo bardziej praktyczny, bo daje nam szersze spektrum możliwości wykorzystania rowerów, szczególnie dzisiaj, kiedy i geometria ram, i zawieszenie sprzyja temu, żeby ten rower właśnie wykorzystywać w wieloraki sposób, bo raz możemy mieć to rower, który będzie rowerem na maraton i z tym napędem 2x12, on będzie sobie na tym maratonie dawał bardzo dobrze radę, a jeśli byśmy chcieli już koniecznie w jakimś cross country dla zabawy wystartować, bo raczej nie mówię tutaj o walce, jakieś topowe lokaty, to też to dla takiego zwykłego użytkownika roweru będzie dużo prostsze, no bo będzie miał do dyspozycji jednak trochę szerszy zakres tych biegów. Mimo że ja zdaję sobie sprawę z tego, że jakbyśmy to tak matematycznie przeliczyli, to nie ma to chyba żadnej różnicy między tymi napędami, ale ja na przykład jak jeżdżę, to mam tutaj w głowie zawsze coś takiego, że no zostaje mi ten jeden mniejszy bieg jeszcze pod nogą i to jest takie no dosyć zbawczy taki moment zawsze w głowie, kiedy wiem, że jeszcze coś tam dam radę pojechać. No i właśnie i tutaj te maratony na pewno w górach będą dla nas dużo łatwiejsze do przejechania z tak skomponowanym napędem. W etapówce też będzie nam prościej jechać, bo będziemy się na pewno mieli łatwiej regenerowali, no bo będzie też tych biegów, będą te biegi bardziej miękkie i prościej się będzie jechało. Przynajmniej tak to wygląda w mojej opinii i gdzieś tam w moim doświadczeniu tak to by wyglądało i na to bym zwrócił uwagę. No a z drugiej strony też na tych miękkich biegach będzie nam łatwiej pokonywać jakieś takie trudne przeszkody terenowe, gdy wyjedziemy sobie gdzieś poza szlak na takie enduro-ish jazdę, że tak powiem. No i tak to wygląda z mojej strony. Moim zdaniem te napędy 2x12 dla takiego normalnego użytkownika roweru, który nie ma jakichś tam zapędów takich do ścigania się, do ważenia tego sprzętu, do jakiegoś tam nastawienia na sztywność całego napędu, no to ten 2x12 jest naprawdę świetny i będzie długo, długo służył. Tym bardziej, że no miałem okazję na tych napędach jeździć właśnie na prezentacji nowych napędów szymanowskich. No i one sobie świetnie radziły radę, a tam przez 3 dni padał deszcz, było miękkie podłoże i miało co się zapychać w przednią przerzutkę i w każdy inny element napędu, a działało to cały czas wyśmienicie. No i pamiętacie pewnie kilka tygodni temu, kiedy mówiłem o tym, że mój rower, o ten rower tam, o tam ten mój rower się niedługo zestarzeje, także nie będzie do używania. No potem się okazało, że będzie do używania, ale koniec końców się okazuje, że chyba jednak nie będzie używany, bo no przyszła ta grupa i okazuje się, że będę składał nowy rower. Co mnie bardzo cieszy, bo ta grupa jest naprawdę świetna i nie mogę się doczekać, kiedy na niej będę jeździł. Natomiast jeszcze nie zapadła decyzja na tym, na jakiej będę ramie budował ten rower. Muszę jakiejś poszukać, na którą po pierwsze będzie mnie stać i będzie dla mnie to jakaś fajna grupa, fajna rama. Ja bym chciał, żeby to była polska produkcja, czy nie wiem, Cross, Romet, Accent, coś z tego zakresu mnie najbardziej interesuje, bo fajnie by było taki na polskiej ramie rower zbudować i będę na pewno chciał Was przeprowadzić przez proces budowania tego roweru. Wezmę kamerę do serwisu i pogadam może z serwisantem, który będzie ten rower składał, jeśli będzie chciał coś powiedzieć. No i tak to bym widział i to będzie taki dream build na moje możliwości. Nie będzie to dream build na jakiejś hiperkarbonowej ramie, na napędzie D8 albo Access i tak dalej, jak to się ogląda w internecie. To będzie taki
dream build na miarę moich możliwości, mojej kieszeni i tego, co będę chciał z rowerem w przyszłości robić, bo jakby chcę mierzyć tutaj siły na zamiary, a nie żeby to było coś odklejone rzeczywistości, czego nie będę wykorzystywał. I tak to właśnie wygląda u mnie. Bardzo bym chciał, żebyście dali znać w komentarzach, jak to wygląda u Was, na jakich napędach Wy aktualnie jeździcie, czy korzystacie na przykład z napędu 2 na ileś tam. Może ktoś z Was ma jeszcze jakiś starszy rower, gdzie ma napęd 3 na 9, a może w ogóle 3 na 8, to by było super. Chciałbym usłyszeć w komentarzach, czy takie napędy jeszcze są u Was gdzieś w garażu. No i dajcie w ogóle znać, czy do jakich kół używacie, jakie lubicie hamulce i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiajmy sobie o komponentach w komentarzach, do czego Was serdecznie zapraszam. A w kolejnym Tech Talku widzimy się za tydzień, a wcześniej w tygodniu dwa odcinki programu cyklicznego we wtorek i w piąteczek. No i to by było dzisiaj na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Tak wygląda grupa Shimano Deore XT2 na 12. Ja jestem Tomek i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.